jedna sztuka złota. Witam wszystkich ponownie, moi drodzy, na Archiwum Live. Kontynuujemy przygodę Kroniki Myrtany. Jesteśmy teraz na Twitchu, ale na kanale Nvidia GeForce.pl. Słuchajcie, trzymaj. Dajemy tutaj bezdomnemu. Dziękuję. Niech. Wiadomo, ja zawsze daję temu bezdomnemu. I uwaga! Mówię, co będziemy robić tym razem. Poczekajcie, to ja może też czat bym dał. Moment. Uruchomiłbym czat tutaj gdzieś w oknie. O, proszę bardzo. Dam gdzieś tutaj czat, żeby ludzie widzieli potem na archiwum. O, coś takiego. Niech jest. Streścisz mniej więcej? Nie, nie będę. Dobra, moi drodzy, co ja mogę wam więcej powiedzieć? Teraz weźmiemy się za ogarnięcie całego ekwipunku. Mianowicie, musimy sprzedać cały syf, który tutaj mamy i tak dalej, i tak dalej. Idziemy. Oprócz standardowej pensji, oferujemy również własną chatę. A, idziemy jeszcze. Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Ależ oczywiście, że nie jestem. I idziemy też, podobno, mogą mnie nauczyć siły oraz walki w naszej gildii, do której należymy. To jest też ciekawe, bo ja jeszcze tego nie sprawdzałem. Zaraz idziemy zobaczyć. Tutaj mamy naszą mapę wspaniałą miasta. I my jesteśmy na dole, czyli musimy iść. Okej, dobra, to już wiem jak iść. Siema Norik, siema Elo. Strażnik Marvin? Zgadza się. Lennart chciał o czymś z tobą porozmawiać. Zgłoś się do niego. O, super. Dobra, to teraz tak, panie Norman. Ucz mnie. Nie no, ucz mnie to nie, no bez przesady. Idziemy powolutku. Czy streamowanie, podstreamowanie twarzy swojej in-game 4K 30 FPS, czy HD 60 FPS-ów? Nie no, jeżeli gra jest w 60 FPS, ogólnie kamera zawsze wygląda lepiej, jak masz więcej FPS-ów, na której się ruszasz. Zawsze to będzie lepiej wyglądało, płynniej. Ja jestem zwolennikiem bardziej płynnego obrazu, niżeli ładnego. Ale to jest kwestia gustu, jak to lubi. Śląskich widzów pozdrawiasz? Extreme. Okej. Aha, no to tutaj idziemy, tak. O, ona tutaj jest? Co ona tu robi? Rozsądnie. Dlaczego tak tutaj przesiadujesz? Wreszcie ktoś chce mnie wysłuchać. Wiele dni temu zaginęła moja córka. Dalej utrzymuję porządek w jej kąciku w domu. Pewnego dnia Lena po prostu wyszła za miasto i ślad po niej zaginął. Pamiętam, że była w swojej ulubionej sukience. Pięknie w niej wyglądała. Straż podobno przetrząsnęła całe miasto. Ale wszystko na nic. Żadnych śladów. Zatrudniłam nawet tropiciela. Ale ten zniknął jak kamień w wodę z wszystkimi moimi oszczędnościami. Nie umiem sobie z tym poradzić. Jedyne, o czym myślę, to gdzie może się teraz spodziewać. Mi też porwano kogoś bliskiego. Mnie też porwano kogoś bliskiego. Mógłbym rozejrzeć się przy okazji za twoją córką. Tutaj trzeba Wiedźmina. W takim razie cieszę się, że na ciebie trafiłam. Tak. Wszyscy powtarzają mi, bym nie miała już nadziei. Ale matka nigdy nie pogodzi się ze stratą swojego dziecka. Wrócę, gdy tylko coś ustalę. Mam nadzieję, że nic jej nie jest. Dobra, uprowadzona, takie jest zadanie. Teraz tak, moi kochani. Patrzcie. Idziemy do tego chłopa. Idziemy do pana Lennarta. Podejdź na Niech on nam powie. Mam sprawę. Straż potrzebuje nowych kurz. O. Pomyślałem, że w końcu latasz po mieście, znasz ludzi. Mógłbyś mi pomóc w wyborze oferty. Roderich nie ma na to teraz czasu, więc załatwiam sprawę za niego. A z czym nie potrafisz sobie poradzić?
Straż znajduje się obecnie w trudnej sytuacji finansowej i nie mogę sobie pozwolić na zakup sprzętu w wysokiej cenie. Musimy zorganizować coś taniego. Aha. Masz jakiś sprzęt na oku? Miałem okazję obejrzeć jedną z kusz od gildii kupieckiej. Jest naprawdę solidna, ale też naprawdę droga. Mógłbym sporym wysiłkiem uzbierać kwotę żądaną przez gildię, ale zrobię to tylko wtedy, kiedy będę miał absolutną pewność co do jakości ich oferty. Co mam konkretnie zrobić? Najlepiej, gdybyś sprawdził te kusze w terenie. Tylko wtedy będziemy mieć pewność, że naprawdę warto wydać na nie ten majątek, którego żąda gildia. Rozumiem. Do kogo mam się udać w tej sprawie? Bezpośrednio do Lorenzo. On przekaże ci informacje na temat stanowiska Araxos. Dobrze. Zajmę się tymi kuszami. Świetnie. Daj znać, jak będziesz potrzebował jakiejś pomocy w tej sprawie. To kogoś ci doślę. Dobra. Tutaj... Roderich jeszcze chce coś? Roderich polecił mi oddać ci ten pancerz. Co on robi z rękami? Wygląda, jakby ktoś wszedł w niej w sam środek bitwy. Cholera, będzie z tym trochę roboty, ale powinno się udać. Wróć do mnie jutro. Aha! Pohandlujmy. Spadł mi! Dobra, teraz tak, moi drodzy, muszę zrobić szybki handel. Muszę sprzedać rzeczy. To. To. Oskard. To. Pałasz. Kiepski miecz. Stary miecz. Twój stary. Kiepski piernik. Obcinacz. Topór. Ciężka pałka z kolcami. Podejrzany tacak. Napisane Lucy. Napisane Dawid. Lucy i Dawid jest tutaj, moi drodzy. Dobra, olać te tasaki. Zguba Arniego. Zardzewiały miecz dwuręczny. Kiepski tasak. Kiepski topór bojowy. Pałka z kolcami. Nóż. Mała kosa. Topór. Kilof trzeba zostawić. Drewniany miecz, noże sprzedajemy, jeden zostawimy, młot kowalski zostawiamy, zardzewiały miecz, pałka, może być, sierp, laga, teraz tak, lekka kusza myśliwska, kusza jesionowa, lekka kusza, sprzedajemy lekkie kusze, voulez-vous coucher avec moi? Nie, to tam zostawiamy. To możemy sprzedać. Łuk sprzedajemy. Strzały możemy przerobić. Dobra, idziemy dalej. Zbroi nie mamy. Teraz tak. Zbroje mamy tutaj. W ogóle możemy sprzedać te pasy niektóre. Pas siły jest git. Obrona przez ogniem jest git. Pas awanturnika. Jeden możemy sprzedać. W sumie drugi też możemy sprzedać. Skórzany pas. Też możemy sprzedać. Tutaj mamy zbroję, jak widzicie. O, tutaj mamy zbroję, teraz je pokazuję. I mamy tak, lekki skórzany pancerz. Nie potrzebujemy go. Chociaż jest lepszy niż strój rekruta. Tutaj mamy zniszczony strój myśliwego. Po co mi on? Skórzany pancerz, no bo tak, tego nie możemy. Aha, bo to musimy założyć w takim razie, bo my dostaliśmy ten. Czyli ten możemy sprzedać. Dobra, dobra. Dalej coś sprzedajemy? No tutaj mamy różnego rodzaju pierdoły. Jakieś świeczniki złote. Jakiś złoty talerz. Tutaj mamy jakiś świecznik. Jak się jeszcze przyjrzymy, to mamy jeszcze jakieś inne, jakieś szkatułki. Tutaj mamy jakieś pierdoły. Srebrne świeczniki. Srebrne pierścienie. Jakieś cuda niewidy. Dobra, teraz tak. Mogę zobaczyć, co on ma za bronię. Dębczak. Wymagana siła 80. Topór. O, ma takie dwuręczne, by musiał mieć. Dobra, jakie on ma armory? Czy on ma jakiś armor? Nie ma armorów. Dobra.
Teraz czy my założymy... Marvin, jesteś. Słuchaj, jest ważna sprawa do załatwienia. Jeszcze coś? Sam raz dla ciebie. Bez wątpienia. O co chodzi? Wysłałem ostatnio młodzików po dostawę żywności z farmy Bermara. Jak możesz się domyślić, coś poszło nie tak, bo ciągle nie wrócili. Okej. Okay. Ilu ich było? Dwóch. Obaj dopiero co złożyli przysięgę. Pierwszy raz wysłałem ich na misję w teren. Nie spodziewałem się, że coś nie wyjdzie. Okej. Okay. Jak dużo żywności mieli przywieźć? Jakieś 5 paczek. Całość miała pójść do magazynu, bo Roderich jakiś czas temu kazał mi stopniowo gromadzić zapasy na wypadek większych problemów. Takich jak oblężenie miasta przez orków? Ty to powiedziałeś. Mieli załatwić tylko to? Tak, no skomplikowane zadania zostawiam przecież bardziej doświadczonym. Mam nadzieję, że po tej sprawie Roderich nie każe mi dawać jeszcze prostszych robót żółtodziobom. Dobra, idź ich znaleźć. Nie mamy czasu do stracenia. Przy okazji dopilnuj, żeby dostarczyli tę żywność. Naprawdę jej potrzebujemy. Mhm. Dobra, i pójdziemy się przespać. Czekajcie, sobie tylko zmniejszę. Okej. Okay. Czy ty sprzedajesz zbroję renegata? Nie, nie sprzedałem. Ona poszła do naprawy, bo była zepsuta, wiesz? Co tam robiłeś, co? Nie, nie, nic, spokojnie, ja idę tutaj. O, widzisz? Dobra, musimy spanko zrobić i on mi wróci, on mi zaraz da zbroję. Musimy się też nauczyć paru innych rzeczy. Takie, wiecie, zaczniemy od takich spraw typowo... Marvin, jest sprawa. Wszyscy mają do mnie zadania. Wagi państwowej. Okay. A to nowość, o co chodzi? Jak zdążyłeś się zorientować, ostatnio na wyspę trafiła spora fala uciekinierów z innych wysp. Wszyscy musieli się tu jakoś dostać, a najskuteczniejsi w transporcie są teraz przemytnicy. Ostatnio jeden z uciekinierów próbował zapłacić Ogdarowi za broń bryłką magicznej rudy. Okej. Okay. To one w ogóle występują na archipelagu? Nic mi nie wiadomo o żadnej większej kopalni tego surowca, ale niewykluczone, że jakieś małe złoża gdzieś by się znalazły. Jakieś złoża są pewnie. Skąd miał bryłkę rudy? Przyciśnięty powiedział nam, że podczas rejsu zajrzał z towarzyszami niedoli do ładowni przemytników. Otwarli jedną ze skrzyń i znaleźli w środku pokaźną ilość samorodków. Część sobie przygarnęli i teraz wylądowali na Archolos. Musisz znaleźć wszystkich, którzy byli na tym statku i mają przy sobie rudy miał bryłkę, mam tak. Latać za jakimiś uciekinierami dla paru bryłek rudy? Tu nie chodzi o same bryłki. Musisz przepytać tych ludzi, czy wiedzą, skąd przemytnicy wytrzasnęli całą skrzynię magicznej rudy. To może być dla nas bardzo ważna informacja. Rozejrzyj się po porcie. Tam zaległo się najwięcej przybyszów. Zwróć uwagę na tych, którzy żyją na wyższym poziomie, niż ich obecna sytuacja mogłaby wskazać. O! Ludzie są gotowi zaoferować naprawdę wiele, by posiadać bryłkę magicznej rudy na własność. Aha. Wyżywienie obcego w zamian za jedną to dla nich pikuś. Dobra. Mógłbyś mnie wyszkolić? Czy mógłbyś mnie wyszkolić? Co słychać? Co słychać? Odnoszę wrażenie, że czym więcej robimy, tym więcej jest jeszcze do zrobienia. Gdyby chociaż ta pieprzona wojna się skończyła. Mógłbyś mnie wyszkolić? Szkolę tylko naszych szermierzy. Nie mam czasu dla szeregowych i żółtodziobów. A czego uczysz? Walki w zwarciu wszelkiego rodzaju. Broń jednoręczna i dwuręczna. A jeśli trzeba, to pokazuję jak nabrać krzepy, żeby... Dobra. Co z... On ma tutaj straż... Okej, dobra, zrobimy to spanko. Tak dalej być nie ma. Dobra, i teraz patrzcie, co zrobimy. Teraz pójdziemy sobie... Albo jeszcze jedno spanko, bo on mówi następnego dnia. No to zróbmy spanko, jeszcze jedno. Cyk. Poszukam innego nauczyciela. Tak. I idziemy teraz do Lenarta, jeśli dobrze czytam. To myślę, że każdy strażnik jakiś miejski ma dla nas jakieś zadanie. Bo my dopiero musimy przejść po nich wszystkich. Uwaga. Jesteś wreszcie. Pół nocy nad tym spędziłem, ale naprawiłem ten pancerz. Słyszałem, jak poradziłeś sobie w terenie. Zasłużyłeś sobie, chłopcze. Otrzymałem.
Odmaszerować! Pięćdziesiąt pięć. Ale my ciekawe, bo my ten pancerz, ale my go nie dostaniemy na stałe. My go musimy oddać chyba, nie? Czekaj, tam jeszcze jest chłop. Oktaw, ja wiem, że Oktaw. Nie? Co u ciebie? Jest nieźle. Zresztą sam wiesz, jak wygląda służba. To idziemy go, żeby nam naprawił kowal, czy ten płatnerz, znaczy się? W sensie naprawił, żeby go ulepszył? I docenia ich zaangażowanie. Każdego wieczora możecie liczyć na kufel piwa i ciepły posiłek. Znalazłaby się jakaś robota dla mnie? W tym mieście robota dla strażnika znajdzie się zawsze. Jesteś młody, pełen energii, więc mam zajęcie w sam raz dla ciebie. Razem z Arvidem i innym młodzikiem, który ostatnio do nas dołączył, pójdziecie nam szukać rekrutów. O! Wiesz, wy badacie, czy ktoś się nadaje na służbę, powiecie mu, jak dobrze u nas jest, takie tam. Gdzie mamy ich szukać? W jakimś miejscu, gdzie jest dużo ludzi, najlepiej w dobrych humorach. Nie ma sensu, żebyście namawiali do służby kogoś, kto ma aktualnie dość wszystkiego. Sugerowałbym więc karczmę Gerstanda. Do burdelu strażnikom nie wypada iść, a w karczmie Helgi są same obiboki portowe i podejrzane typki. Potrzebujemy uczciwych, z przekonaniem, nie desperatów. Jak mamy ich przekonywać do straży? Ustalcie z Arvidem wspólną wersję, którą będziecie opowiadać ludziom w karczmie niezależnie od siebie. Dzięki temu wypadniecie wiarygodnie. Nie opowiadajcie też nie wiadomo jakich bajek. Ludzie mogą być nastawieni negatywnie do straży. Więc jeśli usłyszą coś nieprawdopodobnego, to od razu was wyśmieją albo zignorują. Mówcie im jak dołączcie jest. Do policji. Lekko koloryzujcie. Niech sobie wszyscy pomyślą, stała płaca, tak źle. A nie, paczki na święta, jeszcze może ze smokami szybsza marzycie. Emerytura. Rozumiesz? Myślę, że tak. Dokładnie. Niedoświadczeni strażnicy zajmują się rekrutacją? Nie, jeszcze nie podpadliście zbyt wielu ludziom. Nie jesteście zapracowani, bo nie macie za wiele do roboty. Można powiedzieć, jesteście strażnikami z ludzką twarzą. Do tego świetnie rozumiecie swoich rówieśników, których potrzebujemy w naszych szeregach. Łatwiej do nich traficie. No i przy okazji jesteś młody, a tego potrzebujemy. Straży przyda się świeża krew. A kto lepiej trafi do młodych od ich rówieśnika? No właśnie. Jeśli to już wszystko, to przygotuj się do zadania. Idźcie do tej karczmy jakoś wieczorem, kiedy ludzie relaksują się po codziennych obowiązkach. Dobra. Mógłbym z tobą potrenować? Pewnie. Znam się na wszystkim, co związane z krzepą. Bardzo chętnie cię tego wszystkiego nauczę. Przyszedłem odebrać na... Potrenujmy. Trening czyni mistrza. Dobra. Broń dwuręczna, moi drodzy. Zobaczmy pierw, ile mamy punktów nauki. Odmaszerować. 48 mamy punktów nauki. Dobra, 48. Na pewno musimy trochę siły wbić i... Znaczy nie wiem, czy chcemy siłę wbić, ale na pewno chcemy wbić. No dobra. Nie zasłużył na coś takiego. Pod... Dwuręczne. Jesteś coraz lepszy. Jesteś coraz lepszy. Odmaszerować. Znajdziesz i miejsce w naszej wielkiej rodzinie. Wojownik 50% broń wyręczna. Punktanki 28. Potrenuj. Siła. Dużo punktów nauki wchodzi na siłę teraz. Nie wiem, czy chcemy. Dobij do 60. Jesteś coraz lepszy. Jesteś coraz lepszy. A, i teraz potrzebny jest 15 punktów nauki. Odmaszerować. Mistrz. Mamy poziom mistrzowski. I mamy punktów nauki 8. Coś ty tam wysłał, Kirby. Nie wiem po co w ogóle.
Potrenujmy. Trening czyni mistrza. Dobra. Odmaszerować. Dobra, super. A kto wie, może niebawem będziemy mogli zwiedzić resztę świata. Okej, no to co, moim zdaniem jest git. Dołącz do ludzi pana Volkera już dziś i odmień swój los. Mamy oczywiście te zadania wszystkie, ale moi drodzy, idziemy do tego... No właśnie, teraz jest pytanie, czy my jesteśmy w ogóle w stanie tam walczyć, bo my z tym masnym Benem powinniśmy ten... Zaraz level i tak? A, zaraz level. To możemy zrobić jakieś zadanie. Uprowadzona, o. Nadine bezskutecznie poszukuje swojej córki, Leny, bo musimy w końcu robić zadania, które strażnik miejski musi wykonywać, tak? Jesteśmy, wiecie, policjantem jakby, strażnikiem. Twierdzi, że mogła zostać uprowadzona, ale nikt nie ma żadnych tropów na poszach. Chyba będę musiał w tej kwestii liczyć na szczęśliwy tra... No tutaj to faktycznie nie ma jak tego zrobić. Braki w żywności. Mam znaleźć dwóch strażników, których Leonard wysłał po dostawę żywności na farmę Bermara. Bramara i dopilnować, by ich ładunek dotarł do magazynów straży. Słuchajcie, to jest w ogóle ciekawe, bo idziemy, bo mamy kolejny rozdział i prawdopodobnie, nie jestem pewien, ale moglibyśmy zobaczyć, czy możemy już wykonać do końca zadanie, które nazywa się Miodowe Lata z Cezarym Żakiem, czyli z... Czego stoisz na torach? Czego stoisz na torach? Tak? Zobaczymy, idziemy zobaczyć. Pewnie z mieczem? Bez obawy. Każdy nowy przejdzie trening bojowy i to kompletnie za darmo. O, słyszeliście? Każdy przejdzie trening bojowy i to za darmo. W cenie. To było przecież jasne. Nie zasłużył na coś takiego. Oczywiście. Jak to znosisz? W porządku. Skąd można nauczyć się akrobatyki? Nauczyć się na bagnach jest taki port, jak już będziesz na tyle daleko w fabule, tam, znaczy pójdziesz sobie, to tam się nagle wyskoczy ci chłop i powie: ej, wiesz co? Ja cię, kurde, mogę nauczyć. Taki przy bramie stoi, wiesz? Ja cię mogę nauczyć, jak się lepiej poruszać po bagnie. A ty mu mówisz: dawaj. Ty, zrespiły się te potwory, które... A czy mamy nowy cios jakiś? Uuu! Ale mamy jakieś ciosy nowe. No bo mamy poziom mistrzowski. Niczego tu nie znajdę. To teraz to tak. To jest modyfikacja fanowska, darmowa. Nie jest dodatek, ale nie śmiej się, że ktoś powiedział dodatek, goście. Co, bo powiedział inaczej niż ty mówisz na co dzień? Co, od razu, że beka? Wiesz co? Oj, gościu! A czy ty mówiłeś na chleb od razu chleb, czy mówiłeś jakoś inaczej? Pep, na przykład. Nic tu nie ma. Mają wsparcie marketingowe od kogo? Od Pirania Bytes? Znaczy nie bardzo. Jak miałem 1,5 roku, to mówiłem EO. Patrzcie, gość już się wziął z tym wozem w tym rozdziale. To bardzo fajnie to robią, że w kolejnym rozdziale po prostu już, jak zrobiłeś jakieś zadanie, na przykład zrobiłeś zadanie, w którym gościu już... Nie... O kurde, brzytwiak. O nie, to nie mamy szans. Nie, o! Fuck.
Patrzcie, brzytwiak jakiś wyskoczył. Jak ja go pokonam? Ja go nie pokonam. Cześć, say, can you help me? I am stuck with the beer quest Dark Paladin. It's about where the combination I have the spoiled wine from Lorenzo, but which trader should be the victim of this ingrate? To be honest, in this moment, I haven't this quest done. I have not Dark Paladin yet. Widzowie, gdzie mrocznego paladyna dostać? Od kogo? I stand on the market and the beer... Wait, I'm gonna ask my viewers. In the city... From the beer trader... In the city from the beer trader? Thomas in the city sells Dark Paladin? Yeah? But where? Jak się nazywa targowisko po angielsku? Near the market square. Okay, wait. I gonna check this because I need this beer for quest 2, so wait. We gonna check it, okay? Dobra, lecimy. Lecimy. Thomas podobno na tym. Idziemy zobaczyć. Your English coś tam źle. Gościu, mój English to se może być. This is it. Yes. Thomas. Okay. We need Thomas. Gdzie jest Thomas? Elite. This is not Thomas. Lutz, trader, this is trader, wędrowny kupiec, maybe this guy. Pochand. Nope. Elite, trader. This one. Oh, here! Dark Paladin! Restaurant. And this is Thomas. Cześć, tutaj Thomas. Cholera, Joe, miałeś ogarnąć te kufle. Przepraszam, jestem Thomas, piwowar, a ty to? Marvin. Ładne imię. Co się tu sprowadza, młody człowieku? Czy też jesteś pasjonatem tego wspaniałego trunku, który może zachwycać bogactwem doznań bardziej niż wino? Chciałem się tylko rozejrzeć. Śmiało! Tu jest moja mała karczma. Możesz w tym miejscu napić się świetnego piwa. Osobiście polecam ci mrocznego paladyna. Na górze jest nasz magazyn surowców. Nie ma tam nic ciekawego. Ale jeśli masz ochotę, bardziej polecam ci jednak zajrzeć pod pokład. Tam ważę te wszystkie wspaniałości. I tam spędzam większość dnia. Pamiętaj o tym, kiedy będziesz mnie w przyszłości szukał. Sam ważysz piwo? Oczywiście. Możesz obejrzeć wszystko, kiedy tylko będziesz miał ochotę. Idź do Joe. Poczęstuj się piwem. Pierwszy na mój koszt. Że armia królewska z chęcią przyjmie w swoje szeregi wszystkich pohandlujmy. Okej. Mocne piwo wyspia... Jest! Dark Paladin! This is it! Mr. Thomas! Got it! Mroczny paladyn, moi drodzy. I'm gonna buy some. Okej. I piwo wyspiarskie. He sells wine? I'm not sure really. Pohandlu. Wine? There is no wine. This is strong beer. This is island beer. This is
Dark Paladin and this is Battlet Beer, so there's only beers. Co słychać? Trochę mnie boli fakt, że większość słuchajcie, mieszkańców gustuje w winie, ale moje piwa też całkiem dobrze schodzą. Co tutaj ważycie? Aktualnie skupiamy się na dwóch rodzajach piw. Joe czasem mi pomaga, ale najczęściej pracuje sam, a on zajmuje się prowadzeniem karczmy. Ważymy mrocznego paladyna i wyspiarskie. O którym z nich mam ci powiedzieć? Może innym. Dobra, poczekajcie chwilę. Z chęcią przyjmie w swoje szeregi wszystkich ochotników, nawet tych niedoświadczonych. Gdzie on idzie? Razem odeprzemy idę z nim. Zarazę i przywrócimy pokój w całym królestwie. Panie Tomasie, Tomasie, pokaż co tam masz, kurde. Za browarki. Cała magia odbywa się tutaj, w tych kadziach. W tym po prawej ważę piwo. Zwykle otrzymuję gotowy słód, ale czasem muszę go sam przygotować. Moczę wtedy ziarna i pozwalam im wykiełkować, a potem suszę je. Zależnie od tego, jak to zrobię, otrzymam inne piwo. Opowiem ci ogólnie, nie będę zanudzał. Następnie roztarty słód gotuję i dodaję do niego chmiel. Musi to potrwać kilka godzin. Po wszystkim piwo stygnie, a ja dodaję do niego szczyptę magii. Uważane piwo musi postać przez jakiś czas w tej drugiej kadzi, aby nabrało wszystkich potrzebnych walorów. No i już! Przelać do beczki albo prosto do kufla i smacznego! Trochę to skomplikowane. Zawsze wychodzi dobre? Moim zdaniem nie, ale ja jestem bardzo krytyczny wobec siebie. W każdym razie nikt jeszcze nie wylał mojego piwa celowo. Co innego po pijaku. W celu poprawienia obronności wyspy. Co tutaj ważycie? Aktualnie skupiamy się na dwóch rodzajach piw. Joe czasem mi pomaga, ale najczęściej pracuje sam, a on zajmuje się prowadzeniem karczmy. Ważymy mrocznego paladyna i wyspiarskie. O którym z nich mam ci powiedzieć? O mrocznym. Opowiedz mi o mrocznym paladynie. Wiedziałem, że cię zainteresuje. Podoba się nazwa, co? Sam wymyśliłem. No więc, to moja duma. Mam plan zawojować tym piwem świat. Nie chodzi o mnie czy o złoto. Chcę, żeby ono zawojowało świat. Naprawdę, jest tego warte. Nie jest to jednak piwo dla każdego. Jest mocne, czarne, prawie jak smoła. W smaku bardzo intensywne. What? Jednak, jeśli wytrzymasz pierwszy łyk, po prostu warto. Spróbuj wyciągnąć z pierwszego łyku jak najwięcej doznań, a każdy kolejny będzie dla ciebie przyjemnością. Dlatego mówię, że nie jest to piwo dla każdego. Niektórzy chcą po prostu się napić, ugasić pragnienie, czy lekko wstawić. Piwa dla takich osób też są potrzebne. Trochę się rozgadałeś. Racja! O piwie mógłbym gadać godzinami. Jest to moja autorska receptura. Nie zdradzę ci oczywiście wszystkiego. Muszę pilnować swoich interesów. Odkryłem sposób na palenie słodu uzyskanego z pszenicy. Dzięki temu piwo ma ciemną barwę i bogactwo smaku. Ale jaki ma aromat! Tę paloność czuć i w smaku! To jest kopyra! Pij je jak wino, powoli, wydobywając z niego całe jego bogactwo. Powiem ci tak, jak chcesz po prostu wyżłopać piwo, to weź wyspiarskie. Nie obrażę się, ale polecam mrocznego paladyna. Opowiedz mi o wyspiarskim. Dobre piwo, po prostu dobre piwo jakości. Z najlepszej wody i słodu pszenicznego, jakie jestem w stanie zdobyć. Dobre na każdą okazję, do posiedzenia ze znajomymi, do obiadu, kolacji. Po prostu piwo dla każdego. Takie mają największe wzięcie. I żeby być w stanie utrzymać zakład, potrzebuję takiego produktu. A dlaczego akurat tak się nazywa? A to jest dość ciekawa historia. Ej, serio, to jest Tomasz? Się tak nazywał. Że Tomasz Kopyra. Chciałem to puścić pamięć dawnych właścicieli. Ej, ale miałem opowiedzieć ci o piwie. Do słodu pszenicznego dodaje się trochę chmielu. Z blogu blogkopyra.com. Delikatną goryczkę i ciekawszy smak. Świetnie gasi pragnienie. Zawsze staram się je podawać tak, żeby było chłodne.
Jest jasny, mętny, nie uderza zbyt mocno do głowy. Po prostu piwo na każdą okazję. What about History of Corinis? History of Corinis is not cancelled, but creators of this modification, creators of Chronicles of Myrtana, was the same creators who was creating Corinis, and they just, you know, ja nie wiem, jak jest rozdzielić, jak się rozdzielili na dwie drużyny. Split, they just split for two different teams. And they are creating two different modifications. So this one just come out first, and we are waiting for the next one. We don't know when exactly. Może innym razem. Nie mam teraz czasu. Na rozkaz wielmożnego gubernatora Morisa, ale wpadnij tylko, gdy znajdziesz chwilę. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na broń i pancerze. Czekaj! Nie idź jeszcze! Mam dla ciebie pewną propozycję. Sprawa jest delikatna. Posłuchaj! Muszę jakoś rozpowszechnić mrocznego paladyna. Ludzie, z którymi chciałbym nawiązać współpracę, raczej nie chodzą po karczmach. Muszę zrobić pierwszy krok. Gdzie w tym moja rola? No właśnie! Zareklamujesz mój towar u kilku wpływowych osób w mieście. O, zajebisty quest! Let's go! Skąpił złota. Mam też spore znajomości. Mógłbym pomóc ci załatwić. Tomasz Kopera, lecimy! Sprawę, jeśli masz jakieś kłopoty. Lecimy z piwem. Mogą liczyć na skrócenie. Czemu nie? Dobre piwo trzeba pokazać światu. Ha! Dokładnie! Dam ci 6 butelek. Co z nimi zrobisz? To twoja sprawa. Ale przynajmniej po jednej musisz dać do spróbowania moim przyszłym klientom. Pamiętaj, że któryś z nich może chcieć butelkę na później. Nie wypij wszystkiego. Moja oferta to 100 sztuk złota za skrzynkę. O! Tyle właśnie oferuj. Niżej nie zejdę. W skrzynce jest 20 butelek. Gdybyś nie wiedział. Pójdziesz do 5 osób. Karczmarze, Gerstand i Helga. Okej. Okay. A termistrz straży Lenard, Wlady, właścicielki Bulderu i Lorenzo, przedstawiciel gildii kupieckiej. Tylko pamiętaj, żeby zawsze mieć przy sobie mrocznego paladyna. Bez niego nawet nie zaczynaj z nikim rozmowy. Masz jakieś pytania co do któregoś z nich? Dla armii królewskiej na wyspie Corinis otwierane są kolejne kopalnie. Opowiedz mi o Heldze, opowiedz mi coś o Gerstandzie, co z właścicielką burdelu chce współpracować z gildą kupiecką? Okej. Okay. Opowiedz mi coś o Heldze. Ma karczmę w porcie. Co prawda, stałymi bywalcami są tam tylko, smakosze tanich trunków, ale każdemu trzeba dać możliwość napicia się czegoś porządnego. Helga kupuje ode mnie dość duże ilości wyspiarskiego, więc pewnie skusi się na nowy produkt w karcie. Mogą liczyć na skrócenie. Powiedz mi coś o Gerstandzie. Z tym człowiekiem wiąże spore nadzieje. Niestety, nie prowadzę z nim zbyt dużych interesów. Długo już prowadzi interesy z gildią kupiecką i lokalnymi dostawcami win. Dlatego musisz się postarać, żeby moje piwo go zainteresowało. Z tego, co słyszałem, jest wielkim miłośnikiem wina. Uwielbia jego bogaty smak i aromat. Może spróbuj iść tym tropem. Jego karczma znajduje się przy wschodniej bramie, zaraz na wejściu do Starego Miasta. No to ja tam nie wejdę, nie? Co z tą właścicielką burdelu? Tu może być trudniej. W jej lokalu są sprzedawane chyba tylko wina z wyższej półki. Pewnie chce nadać prestiżu burdelowi. Przekonaj ją, że mój produkt jest trunkiem z wysokiej półki. Chociaż, jeśli... Czemu są dwa głosy? Bo... Nie mam zbyt... Krzykacz mówi na rynku głośno. Chcesz współpracować z gildią kupiecką? Czemu nie? Mają potężne kontakty. Duży rynek zbytu. Dla mnie to spory zarobek, ale przede wszystkim budowa marki mojego piwa. Jeśli uda ci się ich przekonać, to naprawdę będę bardzo wdzięczny. Oferujemy również własną chatę. Kwatermistrz Straży Miejskiej miałby od ciebie kupować piwo? Ha! Zdziwisz się! Przecież chłopcy nie pracują cały dzień. Też mają prawo do odpoczynku. Chyba jasne, że w straży wolą, żeby siedzieli oni w koszarach zamiast szlajać się po mieście. A piwka każdy ma prawo się napić. O! Chyba wszystko. Powodzenia!
to jest to. Do mnie, jak już pogadasz. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze powiedziane. Powrócić do grona szanowanych obywateli. Jednocześnie ucząc pohandlu. Się zawodu od najlepszych. Dobra, musimy mieć mrocznego paladyna zawsze przy sobie. Obrońca Myrtany musi nosić miecz. Wspomóżcie obronę naszego królestwa, zaopatrując nasze... Mhm. I tu jest jeszcze u góry ta karczma, nie? Można u góry usiąść sobie. Ja w ogóle zrobię spanko do rana. I love this beer quest chain. I had a blast with reading subtitles. Good stuff, yes? Okay, wait. Oh my god. Something just bugged. Wait. Ledwo dotarłem do odcinka 38, dlatego jeszcze mam do nadrobienia trochę tej historii. A, to już niedużo, bo tam 40 chyba dwa odcinki są aktualnie na YouTubie. Albo 40, no coś takiego. Niedużo, wiesz? Jakby tam... Ostatnie odcinki są związane z główną fabułą, także są dosyć ważne, czyli te takie odcinki od 40 w górę. Są dosyć ważne, bo dotyczą, tam poniekąd się mówi o fabule, nie? Tam, tak mi się kojarzy. Tam jest główny wątek fabularny, gdzieś tam jest, cały czas przewija się. Teraz to robimy poboczne questy. Nie masz questy. Tu czego szukać. Okej. Działa. Nie jesteś czego wcale ty taki tam głupi, szukałeś? Jakiego wyglądasz? Tak, jedziemy właśnie po quest na miodowe lata. Idziemy. Okej. Okay. Mamy to. I teraz... idziemy po miód. Dobrze? Miodowe lata, let's go. Idziemy do pana... Do Karola Krawczyka, moi drodzy. Odwiedzimy tablicę ogłoszeń. Też możemy tablicę ogłoszeń odwiedzić, to jak wrócimy. Bo tutaj, chyba że tutaj jest tablica ogłoszeń. Nie, tablica jest tam, ja wiem gdzie jest tablica, tam dalej. Mhm. Oglądałeś film dokumentalny o Wiesławie w Szywce, bo tak kojarzę, że chyba ostatnio wspominałeś o nim. Nie oglądałem całego, widziałem, że zrobił Naf o nim film dokumentalny, ale nie zobaczyłem go, wiesz? Bo to jest godzinny film ponad, więc trzeba znaleźć chwilę czasu, żeby się przyjrzeć. Okej. Okay. Nic tu nie ma. Ja pierdziele, dobra. O kurde, o fa. Wow. Okej. Znowu jedna z... Spanko. Znowu jedna z tych głupich... Okej. Okej, udało się. No proszę, jednak można. Można, nawet trzeba. Odejdź, bo tu jest brzytwiak, Ja chcę wejść, o! Gdzie on te rzeczy ma?
O, mamy to. Dobra. Jaki build siła, full siła dwuręczne. Kusze używam, ale nie biję kuszami. Znaczy nie ćwiczę kusz. Czyli co, oni tutaj przy rozdziale respią się potwory, tak? Przy wejściu w nowy rozdział. Level. Tak zwany two-hand build. Nic tu nie ma. Two-hand build. Nic tu nie ma. Okej. Okay. There is nothing here. Niczego tu nie znajdę. Dobra, idziemy. Ja gram magiem, nie polecam. A co się tam wydarzyło? Że tym magiem nie polecasz. Dobra, po drodze mamy dwa zadania. Jedno zadanie dotyczy tego, że po drodze zniknęli mu... jacyś tam ludzie zniknęli, którzy szli z żywnością, z jakimś tam sprzętem. I nie wiem, czy to nie dotyczy czasem tego, gdzie się tutaj znajdujemy w tym momencie. Chociaż nie bardzo. Tu są jakieś krotoszczury. Nie ma czego plądrować. Znaczy niczego, wiesz, to jest całkowicie inne podejście do gry, nie? To też jest ciekawe. Skoro robisz, wiesz, nie zajmujesz się teraz takimi rzeczami, czym ja się zajmuję. Też na swój sposób to jest ciekawe. O! Wyrosły chyba kwiaty, pszczoły, patrzcie co się dzieje. Dobra. O, są jacyś. Zobaczmy. O, to jest on. O. I jeszcze jeden parszywy stwór załatwiony. Ranny strażnik, hello. O, kogoś przysłali. Może nie jest za późno. Co się stało? Napadli was? Nie. Wracaliśmy z farmy, kiedy nagle z lasu wypadło mnóstwo zwierząt. Mówię ci, nigdy czegoś takiego nie widziałem. Dziki, wilki, ścierwojady, wszystko obok siebie. Wyglądały na przerażone, więc pierwsze, o czym pomyślałem, to tej bestii, którą straszą wieśniacy. No bo co innego mogło przegonić cały las? W każdym razie rzuciliśmy wszystko, co nas spowalniało i chodu. Nie wiem, co z tym drugim, bo zwierzęta nas rozdzieliły. W każdym razie trochę mnie cholera poszarpały. Nie masz może przy sobie jakiejś mikstury leczniczej? Oj, oczywiście, że mam. Tak, proszę. Dzięki. Czy wino odebrałem? Od razu chyba lepiej. Nie. Może jednak się wyliżę. Wiesz, gdzie jest żywność, którą mieliście dostarczyć? Nie wiem dokładnie. Jeden pakunek upuściłem niedaleko tej budy z sianem na rozdrożu. Nie wiem, gdzie jest reszta. Sprawę dodatkowo utrudniają zwierzęta, które nas przegoniły. Pewnie poroznosiły pakunki po okolicy, więc będziesz miał spory obszar do sprawdzenia. Wybaczysz, że ci w tym nie pomogę? Pewnie, że tak. Spróbuj dojść do siebie. Ja ich poszukam. Niczego tu nie ma. Patrz, jak on idzie, jako ranny. Tutaj w ogóle rozszarpany jest ścierwojad. Ty w ogóle leż. Dobra, to jest następna rzecz. Teraz idziemy gdzie indziej. Teraz idziemy miodowe lata. Idziemy zakończyć quest. Here. Check this out. Pszczelarz. Bevin. O. Mam dużo. Czy miód jest już gotowy? Już miałem zamawiać gońca, by cię powiadomić. Udało mi się pobrać pierwszą próbkę. To jak? Sprawdzamy nasze dzieło? Trochę się napracowałem, by mógł powstać.
Czas sprawdzić owoc swojej pracy. Czegoś mi w nim brakuje, ale nie jest taki zły. Może gdyby posadzić wśród niebieskiego bzu jeszcze kilka... Na mnie nie licz. No dobrze już, dobrze. Chyba jednak wrócę do produkowania zwykłego miodu. Chciałem powiedzieć, że to mały prezent na osłodę naszej przygody. No ale niestety, zbyt słodki to on nie jest. Tak czy inaczej, dzięki za pomoc. Super. Miodowe lata. Jak się mają sprawy? Odkąd mi pomogłeś, sprawy wyszły na prosto. Mam nawet czas, by eksperymentować z nowymi recepturami. Pohandlujmy. Miód, 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 ciastka z miodem. Tararita tam. To chyba Norek. Tak! No właśnie, to jest Tadeusz Norek i Karol Krawczyk. To znaczy Artur Barciś i Cezary Żak. I oni grają pszczelarzy, którzy zbierają miód i cały quest się nazywał Miodowe Lata. Na tym polega ten easter egg. Tak jak w serialu kiedyś grali razem, tak? Gdzie teraz? Porozrzucane są gdzieś te sprzęty. Nie ma. Tylko nie wiadomo, gdzie są porozrzucane. To szukać tego teraz to... O Jezu, wargi tutaj chyba idą, tak? To są czarne wilki, czy to jest warg? Zaraz zobaczymy, moment. Potem jest quest kanalarzy i oni podkładają głos. No i bam, dostajesz za spoiler. Już mi się odechciało grać teraz, gościu. Zero przyjemności będę miał teraz z tego. No mówił, że porozrzucali. Patrz, tutaj jest informacja. Zostali rozdzieleni przez zwierzęta uciekające z lasu, musiało je przegonić coś naprawdę groźnego, bo podobno były spanikowane. Paczki z żywnością najprawdopodobniej rozstrzelone po okolicy, więc czeka mnie spora... No to okolica, no. To okolica. Jedna jest na skrzyżowaniu z tego, co było gadane. Tu jest jedna. Tu jest druga. Sprawdzamy, czy jeszcze coś tutaj jest. Niczego tu nie znajdę. Telekineza. Oszustwo, moi drodzy. Oszukujemy. Używamy cheatów. Tam. Witam, siema, Wania. Mhm.
Ale zrobiłem, moi drodzy. Nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. Niczego tu nie znajdę. Dobra, mam paczka z żywnością. Zdobyłem 3. Tyle powinno wystarczyć, ale mogę poszukać pozostałych. W sumie mogę poszukać pozostałych, tylko wiesz, jak są gdzieś daleko, to po co by to było? Zobaczmy to. Co to? Cały czas czuję się tak... Kurde, mam chyba zapalenie pęcherza, wiesz? Tak, zimno jest. Co? No cały czas mi się ten... Co? Że bardzo fajna, że ładna. Przypadki nie wynalazłam. Słucham cię? Przypadki nie wynalazłam. No w sumie przypadkiem żeśmy poszli, bośmy nie poszli z nastawieniem, że kupimy tą kurtkę. Tylko trzeba się z tym, wie, załatwić tą drugą sprawę. Szukaj po tym lesie, leśna jagoda. Czerwone jagody padają do wody, powiadają ludzie, że nie mam urody. Łajdana, gdy... To jest cieniostwór? Ciekawe, czy ja bym cieniostwora ubił. Raczej bym nie ubił cieniostwora, nie? To jest taki final boss chyba. Spróbujmy. Nie no, nie jest do zrobienia teraz, co by to. Cieniostwór to jest tutaj, kurde, bydlak nad bydlaki. Zwój zmniejszenie potwora albo bryła lodu i jedziesz. Tak, ale jakby w ogóle coś tam było ze wpisem, nie? Zaczął mi się jakiś quest coś tam wpisywać. Nie wiem o co chyba, że chyba chodzi o tego cieniostwora. Może chodzi o to właśnie, że tutaj... Zakoś paczkę uciekaj. A ja bym go właśnie spróbował ubić. Albo wilka bym przyzwał. Ale wilk to na szota padnie od cieniostwora. Zeżar mnie. Patrzcie, co mam na nogach. Ogrzewacz. Taki jeden wielki papuć na dwie nogi. Żeby ciepło było. Bambosz taki, nie no, taki ocieplacz to jest taki, że się wkłada dwie nogi tam. I tam cieplutko jest. Mówicie, że mam zębacza? Łopanie, to jest easy teraz. Kurde! Nie no, ale on... Zębacz musi się z nim bić. O, dobra. Ma. O Jezu, zębacz padł! Na dwa hity padł! O kurde! Nie no, co wy to? Zębacz na dwa hity padł! Daj spokój, gościu! Zębacz to nawet się nie rozpędził.
Dawaj cały las wezwij. Tak. Dobra, robimy speed. Potrawka do speedu. Potrawka z przyspieszeniem, gdzie jest? Ta. Klikamy. Jakie to jest szybka bestia! Daj spokój, ta bestia jest szybka jak byk. W sensie, nie jak byk, tylko jest szybka po prostu, niekoniecznie jak byk. Musimy się skradać, dobra, to będziemy się skradać. Urodo, gdybym ja cię miała dostać, bym chłopca jakiego bym chciała. Tylko chodzi o to, że jak my zobaczymy bestię, jak my tego zobaczymy, to my jakby będziemy wiedzieć, o jakiego potwora chodziło, że chodziło o cieniostwora. To czekajcie, to my chcemy teraz zaaktywować ten speed, żebyśmy mogli jakby odkryć to i patrzcie teraz. Uwaga. Nie. Kurde, nie było wpisu. Czemu nie było wpisu? O, teraz jest. Dobra. Czyli trzeba było namierzyć go. Alicante, ja kupowałem ostatnio kurtki. Ja ostatnio, wczoraj kupiłem kurtkę, pokazałem właśnie, mam kupioną. Bardzo fajna, zimowa. Dobra, czekajcie, tutaj jest ten gościu i ja mu to powiem. Teraz tak, słuchaj gościu, cieniostwór był. Ale w sumie co ja mam zrobić dalej? Braki w żywności. Zdaje się, że zwierzęta przegoniły polujący cieniostwór. Teraz muszę zdecydować, czy warto go budzić z drzemki. Zdobyłem czy zaginione. Tyle powinno Lenartowi wystarczyć, ale muszę poszukać pozostałych. Czyli jeszcze można znaleźć gdzieś. Idziemy zobaczyć, czy są jeszcze gdzieś. Nie wiem, ile będzie tych paczek. O kurde, tu jest drugi chłop. I niedźwiadek. Dobra. Nic tu nie ma. Paczka z żywnością. Mamy to. Czyli tutaj niedźwiedź był. Dawaj niedźwiedzia. I to chyba wszystkie. Pokaż. Odzyskałem wszystkie paczki. Dobra. To słuchajcie. To teraz jest tak. Wiemy już czemu. Z jednej strony to był cieniostwór, który szalał. A z drugiej strony jest to niedźwiedź. I musimy teraz ubić tego niedźwiedzia, ale nie wiem, czy my mu damy radę. Zaraz zobaczymy. Nie da się tu wskoczyć. Łer niedźwiedź. Zombie. Ścierwojad. Tam jest ork?
Oh fuck, ork! O kurde. Zwiadowca. Z wilkami. Orkowy pies i ork zwiadowca. Czyli orkowie są już na wyspie. No to super. Dobra, ja w ogóle tutaj kończę nagrywanie, moi drodzy, bo to już jest godzinny materiał, za długie. Zapisz sobie osobny save? Tak, bo tutaj jest niebezpieczeństwo. Także ja sobie zapisuję w ogóle tutaj ten saveik. I teraz będą dymy. Zrobimy zębacza, zrobimy wiele rzeczy. Poczekajcie, powolutku. Wezmę tutaj, zjadę. No niestety chyba, ale my nie jesteśmy w stanie przeskoczyć na drugi ekran. Oj, kochani, znowu to samo. Muszę wyłączyć goticzka, niestety. Dobra. Okej, kończymy.